Dlaczego katalizatory są drogie? Oczywiście nie chodzi tu tylko o to, że te katalizatory, kiedy się zepsują, kiedy musimy je wymienić, no są bardzo drogie, ale tutaj chodzi też o to, że są ludzie, którzy po prostu je kradną z samochodów, wycinając, wypinając je i sprzedając najprawdopodobniej w jakichś skupach. Ale co powoduje, że ten katalizator, nawet używany, wyrwany z jakiegoś samochodu, jest drogi? Oczywiście musimy zacząć od tego, do czego służy katalizator. Katalizator ma za zadanie zatrzymywać, neutralizować niebezpieczne substancje będące, znajdujące się w spalinach. Ale żeby katalizator mógł działać, należy zastosować w nim pierwiastki mogące wchodzić w odpowiednie reakcje z tymi niebezpiecznymi substancjami. Niestety dla nas tych pierwiastków jest niewiele, tych pierwiastków w odpowiedni sposób reagujących. I są to pierwiastki drogie, a raczej bardzo, bardzo drogie, ponieważ należą do nich platyna, pallad i rod. W tym naszym katalizatorze, pomimo tego, że tych pierwiastków jest no naprawdę minimalna ilość, to wartość nich jest tak duża, że cena katalizatora jest bardzo wysoka. I choć oczywiście to nie jest jedyna składowa ceny katalizatorów. Kiedy chcemy kupić nowy katalizator, to ta reszta, produkcja, wykonanie też kosztuje. No ale dla tych, którzy wskakują pod samochody i je kradną, no to nie stanowi tak dużego problemu. Ich obchodzi tylko to, że w tych katalizatorach są te bardzo drogie pierwiastki. Platyna, pallad, rod i one właśnie mają gigantyczną cenę, ponieważ po, można powiedzieć, wydostaniu z tego katalizatora są na tyle cenne, żeby komuś opłacało się je skupywać. I niestety, dopóki nie znajdziemy sposobu, żeby zastąpić te pierwiastki, to te katalizatory będą miały tak dużą cenę, albo też nie znajdziemy innej metody pozbywania się tych niebezpiecznych substancji, niestety te katalizatory będą musiały w sobie zawierać te pierwiastki i będą przez to łakomym kąskiem dla trudniących się usuwaniem tych katalizatorów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.